robi. Tak. Tak. I ruszamy, ruszamy jeszcze. Brawo, Masiu. Super. Kochani, witamy przeserdecznie. Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego, trener Mateusz, trener Sebastian. I uwaga, niespodzianka, kochani. Znacie te obiekty. Ci z nas, którzy są z nami na kanale od dawna, wiecie, jesteśmy dzisiaj w Bolesławcu, ulica Rajska. Kochani, no tak się układa kalendarz treningowy Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego. Dwa razy w tygodniu trenują na Orliku, a jeden raz w tygodniu będą trenować właśnie tutaj na Rajskiej. Kochani, osobiście kocham to miejsce. Zobaczcie, ile tu jest zieleni. Przypominam, poszedł Gutek. Fajne, szybkie nogi. Muszę wam powiedzieć, kochani, że kocham to miejsce, jest tutaj mnóstwo zieleni, jest tutaj idealne warunki, są tu idealne warunki do uprawiania sportu. Zobaczcie, jest tutaj boisko do rugby i nasz huzar Bolesławiec w swoim treningu. Słuchajcie, ekipa rugby, która odnosi wielkie sukcesy. Natomiast znacie ten obiekt z wielu turniejów, z treningów. Myśmy tutaj kiedyś pracowali. Natomiast w tym momencie za tymi drzewami mamy naszą rzekę Bóbr. Zobaczcie, jak tam pięknie już wiosennie, dużo zielonego. Zresztą ogólnie mamy dzisiaj przepiękny dzień. Nasia pięknie pracuje z koleżankami, świetnie, świetnie. Kochani, także przypominam, że dzisiaj jest 29 kwietnia. Cały czas nasz jubilat, Kudełek skończył 4 lata. Dzisiaj na treningu Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego będą cukierki. Będzie 100 lat i nasz jubilat w tym momencie, zobaczcie, uchwycimy go. Jest. Coś nam ten zoom fisiuje. Coś się zadziało, kochani, z naszą kamerką i zoom nie do końca chce fajnie nam tutaj pracować. Natomiast oczywiście cały czas idzie tutaj trening, kochani, w Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego. Przypominam, jest to twór, który jest stosunkowo nową akademią tutaj na terenie Bolesławca. Zresztą Bolesławiec mocną piłką stoi, jest tu wiele klubów piłkarskich. Natomiast jak wiecie, myśmy korzystali z wiedzy trenera Mateusza. Przy nim wracaliśmy po kontuzji, przed kontuzją wiele nam, kochani, pomógł. Jeździliśmy za nim do Świętoszowa, do Osiecznicy, natomiast w tym momencie nie musimy. Gutek dodatkowo pompki, nie wiem, czy to jest kara, czy nagroda. Natomiast zobaczcie, teraz startują dziewczynki. Słuchajcie, 4 dziewczynki dzisiaj są w treningu, łącznie dziewczynek jest w akademii więcej, także zanosi się, że będziemy mieć, kochani, fajną żeńską brygadę. Było to marzeniem Nadii, także cieszę się, że to się realizuje. Nadia dzisiaj w stroju Portugalii z siódemeczką. Natomiast, kochani, pełnego treningu nie będę wam dzisiaj zapisywał. Jest to króciutki sygnał tylko z treningu Akademii, dlatego że słuchajcie, nasz Kudełek idzie z kiełbachą, bo no, ma prawo zgłodnieć. Powiedz ładnie, dzień dobry. Czekaj, nie jest teraz kiełbachy, powiedz ładnie, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Kudełku, ile ty masz dzisiaj lat? 5. A wczoraj ile miałeś? 4. A słuchaj, będziemy śpiewać dzisiaj 100 lat? Tak. A będziemy zaraz troszkę trenować? Słuchajcie, zaraz będziemy troszkę trenować, zaraz będziemy śpiewać 100 lat, natomiast chciałbym powiedzieć, kochani, tak, Kudełku? Jak to zjem, to powiedz trenerowi, że wie 100? Mhm. Żeby robił łatwiejsze zadania. Dla ciebie, tak? Dobra, zaraz powiemy trenerowi, żeby zrobił łatwiejsze zadania dla Kudełka. Słuchajcie, kochani, Kudełek, pamiętacie, bardzo aktywnie przepracował z nami jesień i zimę z trenerem Mateuszem, kochani, z tym, że wtedy w Świętoszowie mieliśmy dużo więcej takich mniejszych, kochani, dzieciaczków, dużo więcej było bambini i skrzat. Kudełek tam się dużo pewniej czuł, natomiast patrz, jak Nadia pięknie pracuje. Świetnie, Nadi, to wychodzi. Zobaczcie, tam macie akurat chłopaków w akcji, zobaczyć w tle trening rugby Husar. No, Lisu tam prowadzi, nasz serdeczny przyjaciel, kochani. Robi to naprawdę z wielką pasją i fajnie mu to wychodzi. Jest taki klub w FIFA USA? USA, tak, ale to jest nie klub, tylko państwo, wiesz? Ale jest, bardzo dobrze kojarzysz. Kto gra w USA? A w USA kto gra? Na przykład Dempsey gra w USA. Kto jeszcze gra w USA?
Nie wiesz, kto jeszcze? Nie. Ja też chwilowo mam amnezję, a potrafiłem wymienić sporą część reprezentacji USA. Ale amnezję mam, kochani, głównie dlatego, że na czym innym się skupiam. Tak jak mówię, dzisiejszy odcinek to krótka zajawka, migawka, informacja dla was, kochani, że trenujemy w Bolesławcu z Akademii Mistrzostwa. Słuchajcie, trenujemy wtedy, kiedy oczywiście z Gutkiem, kiedy nie mamy treningu w Lubinie, dlatego że Nadusia trenuje tutaj 3 razy w tygodniu, natomiast my z Gutkiem trenujemy wtedy, kiedy nie jesteśmy w Lubinie. Dzisiaj nie ma zajęć w Zagłębiu, dlatego jesteśmy tutaj. Jak wiecie, my jesteśmy bardzo aktywni piłkarsko. Tutaj zajęcia traktujemy jako korepetycje, kochani. Czasami korzystamy z możliwości pogrania turniej w różnych barwach w naszych zaprzyjaźnionych klubach, czy to z Łużycami, czy z Łukaszem, kochani, czy z Chojnikiem, czy no, mieliśmy kilka takich epizodów. Natomiast w tym momencie, kochani, trening trwa w najlepsze. Dzisiejszy urodzinowy trening Kudełka w Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego. On tutaj na tym treningu, kochani, nie chce się udzielać. Przyblokował nam się troszkę, dlatego że on tu jest bardzo młodziutki. Tak, Kudełku? Powiedz trenerowi, żeby ułatwił dla mnie zadania. Dobra, już powiem dla trenera, żeby ułatwił zadania, kochani. Rozłączam się za moment, już wołam trenera, bo to bardzo ważny sygnał. Kudełek chce wrócić tutaj do treningów. Jest to niesamowite, bardzo to cieszy. Do zobaczenia. Cześć, jestem Kudeł, kochani. Będzie trenował z Akademią. Słuchajcie, niesamowita historia, dlatego że Kudełek, kochani, śledzicie go mocno. Dostaliśmy wczoraj mnóstwo od was wspaniałych życzeń, kochani, na naszym fanpage'u. Dziękujemy wam bardzo za to, dlatego że, kochani, to są niesamowite akty sympatii. To jest coś, co napędza nas do działania, żeby z wami być. Natomiast zobaczcie, Kudełek wystartował teraz w trakcie ćwiczeń. Super. Natomiast, kochani, tak jak mówię, trening w Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego jest bardzo aktywnym treningiem, kochani. Tutaj naprawdę się mocno pracuje, mocno poprawia swoje parametry piłkarskie i nie tylko, dlatego że tu jest bardzo dużo ogólnorozwojówki, kochani, dlatego strasznie się cieszymy. Chcielibyśmy bardzo, żeby Kudełek, kochani, trenował tutaj z trenerem Sebastianem i Mateuszem, dlatego że dodatkowo, jak wiecie, chodzi Kudełek też na zajęcia Akademii Futbol Akademii Bolesławiec, tam z grupą 2008-2009, no, jest dużo więcej dzieci, tam od tamtych dzieci jest tylko o głowę niższy, a tutaj zobaczcie, kochani, jest niższy o 2 głowy i tu jest właśnie problem. Kudełek nam się troszkę przyblokował. No, zajęcia u trenera są bardzo zróżnicowane, natomiast często wszyscy pracują, kochani, według własnych możliwości. Natomiast tak jak mówię, no, Kudełek świetnie pracował z nami jesień, zimę, tutaj z trenerem, tam było więcej troszeczkę bambini, natomiast w tym momencie zajęcia nie są trudne, ale tak sobie tłumaczy to mały nasz 5-latek, od wczoraj 5-latek, przypominam, Kudełek skończył wczoraj, kochani, rozpoczął 5. rok życia, to chłopczyk 2011 rok, dzisiaj mamy przygotowane słodycze, dzisiaj mamy przygotowane cukierki, także będzie 100 lat, a ja za momencik do was wracam. Cały szczęśliwy, zobaczcie jeszcze, jak Nadia pięknie pracuje w obręczach hula hop. Teraz mamy tutaj boczny, dostawny krok pomiędzy pachołkami. Brawo, Nasiu, ślicznie! Teraz, kochani, kolejna koleżanka pracuje świetnie. Trener wycisza, żebyśmy mieli interwał, czyli najpierw pracujemy szybko, potem odpoczywamy na powrocie, potem znowu szybko. Słuchajcie, no, wspaniale zestawione ćwiczenia, jak zawsze, także przypominam oczywiście, że obóz w tym roku robimy we Wroniawach, odcinek na ten temat był, także tam wiele o tym opowiadam. Jest możliwość potrenowania z nami, kochani, rozwinięcia się piłkarsko i tak jak mówię, nie tylko, słuchajcie, zestawienia są zawsze, tak są ćwiczenia u trenera zestawione, że zobaczcie, tam na boku pracuje chłopak na poduszkach stabilizacyjnych. Ja myślę, że podobna historia po jakiejś kontuzji albo patrzcie, poszedł Kudełek, świetnie! Brawo! Super, świetnie! Świetnie, brawo! Brawo, Kudełek! Cieszy to bardzo, kochani, dlatego tak jak mówię, tutaj jest idealne miejsce do rozwoju umiejętności. Natomiast mieliśmy taki troszeczkę regres w przypadku Kudełka. Super! Nasia też szczęśliwa, zadowolona, że Kudełek ćwiczy z nimi, bo przez kilka treningów no, nie mieliśmy Kudełka na treningu. Sławek, widzisz kudła?
Słuchajcie, Sławek to mój przyjaciel, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że Kudełek kocha piłę, jest tak piłkarsko pozytywnie oczywiście skrzywiony, kochani, że nie wyobrażam sobie ani ja, ani on, żeby nie trenował, nie ćwiczył, a tu mu było naprawdę trudno, troszkę się przyblokował, patrzcie jak pięknie leci krokiem dostawnym, bocznym. Brawo Kudełeczku, świetnie, świetnie. Kochani, zanim leci Nasia, patrzcie, piękne ćwiczenia, ale się wzruszam, świetny widok, naprawdę. Natomiast zobaczcie, co w tle robią starsi chłopcy, tam właśnie Gutek pracował przed sekundką, pracuje, patrzcie, świetnie. Świetnie, poprawiamy prędkość, bardzo fajny zryw, patrzcie, patrzcie jak chłopaki pracują. Jeden idzie w prawo, drugi idzie w lewo. Jeden w prawo, drugi w lewo. Uwaga. Ciach. Idzi poszedł w lewo. Super. I start. I start. Świetnie. W międzyczasie Nadia, w międzyczasie Kudełek, kochani. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Natomiast przypominam wam, kochani, że jesteśmy w trakcie treningu Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego na terenie obiektów w Bolesławcu przy ulicy Rajskiej. Tutaj Husar Bolesławiec, kochani, odbywa swoje zajęcia. Trenuje również tutaj. Tu jest boisko do rugby. Słuchajcie, mnóstwo świetnej, wspaniałej natury za moimi plecami. Po prawej stronie mamy rzekę Bóbr. Wspaniałe miejsce, kochani, na relaksy, na spacery. Dwa wodospady, największy wiadukt w Europie. To wszystko tutaj w promieniu niecałego kilometra. Nasia się cieszy, świetnie. Piątka w górze, Kudełek trenuje, Nasia trenuje, Gutek trenuje. Kochani, z piłkarskim pozdrowieniem z Rajskiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.